Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia Jana, 3:16. Bóg tak umiłował Ciebie, że posłał swojego Syna, abyś był zbawiony przez to dzieło, które on tutaj, którego tutaj dokonał. Bóg posłał Jezusa, abyś Ty nie musiał umierać, dlatego że każdy człowiek zasługuje na śmierć. Każdy człowiek zasługuje na śmierć, dlatego że każdy zgrzeszył. Ale nie musisz umierać. Nie musisz umierać, dlatego że jest rozwiązanie. Dlatego że Jezus przyszedł po to, żebyś Ty nie musiał umierać. Dlatego że On został ukarany nie za swoje grzechy, bo żył bezgrzesznym życiem, żył świętym życiem, ale On spłacił Twój dług. To tak jakbyś narobił gdzieś długów na mnóstwo pieniędzy i egzekwowano by od Ciebie oddanie tych pieniędzy, a ktoś inny przyszedłby i powiedział, zostawcie go, ja zapłacę. To zrobił Jezus. Żebyś Ty nie musiał płacić swoim życiem, On zapłacił swoim. On umarł zamiast Ciebie. Ty zasłużyłeś na śmierć, ale On umarł. I na tym krzyżu, na którym umarł w strasznych mękach, do tego krzyża zostały przybite wszystkie Twoje grzechy. Te, które popełniłeś, te, w których jesteś dzisiaj, te, które popełnisz. Każdy z tych grzechów został przybity do krzyża. Każdy z tych grzechów został wybaczony. Za każdy z tych grzechów zostało zapłacone, ale Ty potrzebujesz się na to zdecydować, że chcesz wziąć to przebaczenie, że chcesz wziąć ten dar, którym jest życie wieczne. Potrzebujesz się obmyć w krwi Jezusa. Potrzebujesz podjąć decyzję, że chcesz przyjąć tę Jego zastępczą ofiarę. Potrzebujesz uznać, że tego potrzebujesz. Po prostu potrzebujesz uznać, że tego potrzebujesz. I powiem Ci więcej. Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie ma alternatywy. To jest bzdura, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest ściema diabelska. Jest jedna, jedyna droga, która prowadzi do Boga. Nią jest Jezus. On powiedział o sobie, jestem droga, prawda i życie. Nie ma życia poza Jezusem. Nie ma prawdy poza Jezusem. On jest jedyną drogą do Ojca w niebie. Jeżeli nie zdecydujesz się na Jezusa, to znaczy, że odrzucasz Boga. Odrzucasz Boga, jeżeli nie przyjmujesz Jezusa, dlatego że nie ma alternatywy. Bóg okazał swoją miłość wobec tego zgubionego świata w Jezusie. Jezus jest dowodem miłości Boga do człowieka. On jest dowodem miłości Boga do człowieka. I tylko przez Jezusa jest zbawienie. Tylko przez Jego imię jest zbawienie. Dzisiaj mówimy Wam to, co może Was uratować. Dlatego, że nie wiesz, ile będziesz żyć. Ile Ci jeszcze zostało czasu na tej ziemi. Może jeszcze bardzo długo, a może bardzo krótko. Nie wiesz tego. Nie wiesz tego, czy dożyjesz jutra. Nie wiesz tego. Nie trać czasu na głupoty. To, co teraz słyszysz, jest najważniejszym pytaniem i najważniejszą ofertą wobec Ciebie od Boga. Czy chcesz mieć życie wieczne? Pytanie do Ciebie brzmi, czy chcesz żyć wiecznie? A jeżeli chcesz, to jest oferta. Bóg Ci ją składa. Przyjmij dzieło krzyża. Przyjmij to, co Jezus zrobił na krzyżu. Przyjmij to przebaczenie, które płynie do Ciebie z Jego świętą krwią. Jezus wraca na tę ziemię. Wraca jako potężny Bóg, jako potężny Król. Jako Pan Panów, jako Sędzia. Dopóki jeszcze nie powrócił, masz czas, by się upamiętać. Gdy powróci, będzie za późno. Wtedy będzie już za późno. Wykorzystaj czas, który masz. Wykorzystaj czas, który masz. Masz w sobie taką pustkę, której nie jest w stanie nic innego wypełnić poza Bogiem. Bóg Cię tak stworzył. Jeżeli nie jesteś świadom tej pustki, to tak czy owak ona istnieje i zapełniasz ją, czy próbujesz zapełnić ją innymi rzeczami. Ale żadna z tych rzeczy tak naprawdę nie jest dopasowana do tej pustki. Do tej pustki jest dopasowany tylko Bóg.
I dopóki nie poznasz Boga, to nie będziesz mógł mieć prawdziwego spełnienia. Bo prawdziwe spełnienie jest wtedy, gdy do tej pustki wejdzie On. Gdy do tej pustki wejdzie On. Możesz to mieć w bardzo prosty sposób. Potrzebujesz stać się jak dziecko, dziecięcą wiarą. Przyjąć to, co Bóg zrobił dla ciebie, uwierzyć w dzieło krzyża. Uwierzyć w śmierć i zmartwychwstanie dla twojego zbawienia. Po prostu przyjąć to z taką ufnością dziecka. Jeśli to zrobisz, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Bóg tak to wymyślił, że żeby przyjąć zbawienie, trzeba się ukorzyć. Trzeba stać się jak dziecko. To nie jest dla pysznych. To jest dla tych, którzy się ukorzą. Bo pycha bardzo drogo kosztuje. Pycha kosztuje wieczność. Więc ukórz się. Stań się jak dziecko. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony.